Porywacz, moja mapa. Oj, tak, tak, byczki. Dzisiaj gramy w moją mapę. O Jezu, to będzie dla mnie ważny odcinek. Tak, jestem płaczącym Wiksem, bo przykro mi, że odrzucili moją mapę. Ogólnie zrobiłem moją mapkę. Tutaj jest spawn całego świata i każdy gracz się powinien tu respić. Jest taka platforma jak minecraftmapy.pl i zrobiłem swoją mapę i ją dodałem, żeby można było w nią zagrać. Niestety jej nie przyjęli, ale nie mam kopii zapasowej, zagramy na jednej. Na koniec ją wysadzimy. Pokażę wam wszystkie mechanizmy, dlatego to będzie dłuższy odcinek. I wszystko tu robiłem sam. Problemem było głównie to, że gracze się nie respili tutaj, w tym miejscu, mimo że jest tu spam point, tam jest, w sensie spam point, taka komenda, tak. Bo kiedyś się znałem na komendach, teraz już nie pamiętam do końca tych komend. Tam jest taki comment block, który robi to, że każdy gracz na świecie się tam powinien respić, niestety to chyba nie działa. No i jeszcze... Chociaż u mnie działało, ale oni pisali, że nie działa, więc nie wiem. A ja patrzyłem z różnych kont nawet u Leona i nie działało. No i jeszcze wam powiem, że... dialogi są na przyciski, niestety. Mógłbym to dać na komendę, ale mi się szczerze nie chce. Więc po prostu ta mapa nigdy nie ujrzy światła dziennego, więc postanowiłem, że tak to zrobię, czyli po prostu nagram. I pomijając ten długi wstęp, zaczynajmy, dobra. Autor. Wix. Tak, zasady. Zasady. Graj na Game Mode 2, nic nie niszcz. No, ciężko coś zniszczyć. Zasięg render 8. Zasięg render 8. Okej. Okay. Naciskaj ciemne dębowe przyciski. Chwila, naciskaj ciemne dębowe, okej. Okay. Ciemnodębowe przyciski. Nie zabieraj niepotrzebnych przedmiotów ze skrzyń i beczek. Zostaw diaks na minecraftmapy.pl. Dobra. Fabuła. Fabuła, jesteś Janek, masz 20 lat. Pewnego dnia dowiadujesz się, że nieznajomy porywa twojego brata Stefana. Twoim zadaniem jest odbicie Stefana i pokonanie porywacza. Twoim zadaniem jest odbicie Stefana i pokonanie porywacza. Dobra, start gry. Let's go, zrespiliśmy się. Janek. Ale dzisiaj, ale się cię wyspałem. Ciekawe co tam moich sąsiadów. Zadanie, odwiedź sąsiadów. Mogłem to zrobić, że tak będzie pokazane. Ale dobra tam. Dobra, to jest moja mapa, więc mogę brać co chcę. Nie gadać. Tak, to jest ta wioska. O kurde, ten pomysł z jabłkami, ale to było śmieszne kiedy. Dobra, tu nie mogę wchodzić, jest barrier block niestety. Dajmy sobie w ogóle map mapping na maksymalny. I to na najniższy. Dobra. Kurde, ale jestem podjarany tą mapą, ja nie mogę. Jeszcze zastanawiałem się przez chwilę, czy nie zrobić przypadkiem kopii zapasowej tego świata. I teraz go zniszczyć, ale z drugiej strony, no... W sumie nikt w to i tak nie będzie grał, więc... Jakby... Nigdy tego nie opublikuję, bo nie chce mi się robić tych przycisków. Więc, no jak chcecie. O, stanąłem na baryl bloku. Ale tu już nie przeskoczę, więc trochę tego... No ja tu patrzyłem każdą możliwą opcję wyjścia, nie? Żeby tu jakoś przejść. Ale tu się nie da przejść nigdzie. O, 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 tu wiem co jest, dobra. Tu się też nie da wejść. Tu się da wejść. Siema mordo. Dzień dobry Janku. Wiecie, że te skiny, te główki sam robiłem, bo to było jakoś GIF. GIF, Victini, head. Head i to było chyba jakoś tak. I trzeba było wpisać komendę główki, którą się chce skinąć. Odwiedź sąsiadów. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry Janku, co porabiasz? Nudzę się w domku, trochę czasami gram w Minecraft, a ty? Nic takiego, dobra, spada, miłej zabawy. Na czym grasz, na pulpicie? Dobra, bo ja tak z mieczem bardzo nieładnie chodzę. To jest mój domek, tak, to jest mój domek. No dobra, te budowle nie są jakieś piękne, ale wiecie. To są takie losowe byle jakie domki. O! O, tutaj są takie nożyce, one się przydadzą jeszcze, zobaczycie. Dobra, za coś chyba nigdzie jeszcze nie możemy wejść. To pochodźmy sobie po tym miejscu. Porozglądajmy się, tutaj jest takie fajne miejsce. Tam dalej też się nigdzie nie da przejść, bo tu jest no, koniec świata, tak jak zawsze to robią mapmakerzy, że po prostu się kończy świat i no i dupa. Takie, takie doliny wszędzie robią, nie? Dobra, coś tu jeszcze jest? Tu chyba już nic nie ma. Ognisko jest. Mogę wziąć? Nie mogę. O, beczki są. Dobra, porozmawiajmy z tobą, przyjacielu. Antek, siemka. A, siema. No dobra. To mocne zadanko. A ty co jeszcze chciałeś? Gdzie on był? Tu był. O, o, dziupla, patrzcie, dziupla. Ty mówisz, że grasz Minecrafta, Michał, nie? Dobra. Czyli teraz idziemy tak, po nożyczki. Po nożyczki. Trzymaj. Zamysł był taki, że bierzemy nożyczki i rozwalamy to, bo tak ogólnie nie mogę, a z tym już mogę. No i dobra.
wchodzimy. Książeczka. Wiadomość. Dobra. Aha, najpierw miałem przeczytać, no tak, dobra. Witam cię, Janku. Bardzo mi miło, że odkryłeś oczywiste. Twój brat siedzi teraz w mojej klatce. Niedługo podzielisz jego los. Jeśli spróbujesz mnie dopaść, natychmiast. Natomiast jeśli jesteś takim kozakiem, to zapraszam śmiało. Jeśli chcesz uratować brata, musisz wyruszyć do Baranowic. Tam znajdziesz żelazną klapę, a za nią pułapek. A za nią kilka pułapek, które doprowadzą cię do Stefana. Ale żeby nie było za łatwo, zanim otworzysz klapę, musisz znaleźć parę guzików i jeden klucz. Dlatego rozglądaj się. Czyli ogólnie tak. Aj, co ja tu mówiłem? Więc wyruszam do Baranowic odbić Stefana. Yeah, bo ja mam ogólnie Janek. Tak, i jesteśmy w nowej lokalizacji. O, lampiony chińskie. To, to już mi się bardziej to wszystko podoba, ale wiadomo, nie jest to mój styl budowania aż taki jak teraz mam. I tu jest chyba jakiś błąd. A nie, bo to jest takie po prostu ten, no dobra. Dobra, weź to. Ciekawe, gdzie on jest, zadanie. Znajdź klapę i dostań się do niej. Dobra, obejdziemy jeszcze sobie wszystko naokoło. Tak, wam pokażę tą całą mapkę, tu jakieś fontanny, jakieś tam dekoracje, bla bla bla. Tu się oczywiście przeskoczyć nie da nigdzie, bo to jest dobrze zrobiona mapa. Tak, tak. Później wam pokażę, jak to wszystko parę blokami zagradzałem. No i dobra, tu z tyłu widzę, że nic nie ma totalnie. Tam są jakieś drzewka, ten. Na F5 no trochę widać, że tam ten, ale no to wiecie. Kif to. A, bo mi głód spada, ja nie mam w ogóle jedzenia. To jest problem trochę. No dobra. Villa Edmunda. Co tu mamy? Tutaj kwiatki, tutaj też kwiatki. A, tu nic nie ma, tak. Tu coś jest, to chyba przyda się później. Więc to zostawię na razie. O, kanały, ścieki. Hotel ciemności. O, siema, zombie. Słucham, gdzie mogę znaleźć taki kamienny guzik? Nie wiem. Aha, to dziękuję za pomoc. Nie ma za co, ziom. O, kto ja idę po ten guzik, ziom. Kurde, ja tą mapę robiłem za jakieś 4 lata temu? Z 4 lata temu robiłem tą mapę, więc nie gadajcie. Ej, ale fajnie ten hotel nawet wygląda. Tylko nie pamiętam już do końca, co się robiło, więc... No i dobra, muszę na chwilę... Game Mode Creative. Muszę jakieś jedzonko mieć, bo... No, dobra, załóżmy 16. Tam powinienem sobie wziąć, ale nie pomyślałem o tym. Adventure. Nie pomyślałem o tym, że tu głód spada i trzeba coś tam. Myślałem, że mam nasycenie. O kurde. Dobra. Brook. Minecraft Cobblestone. Kolejny jakiś guzik. Dobra. Czy te guziki jednak są ważne? O kurde. O kurde, pobity Nix. Siedzi na kąpie. Butelka miodu, piasek. Co robi u mnie piasek? Co jest? Ej, ale fajnie nawet wyszło. Dobra. Siema, Wiksu. Co tam u ciebie? Co nagrywasz tego? Nawet mogę moją główkę. Moją główkę mogę, dobra, oddam ci ją. Ej, ale śmieszne, zapomniałem o tym, że tu jest taki easter egg. Dobra, a co on mówi w ogóle z tym guzikiem? Czekaj, jeszcze raz. Gdzie mogę znaleźć taki kamienny guzik? Aha, dobra, czyli on mi tylko tyle mówił. To weźmy od razu ten guzik. Spaczony guzik, on też się przyda. Baranowice. Okej, jeden guzik jest dotąd. Ale jeszcze, co pójdziemy do domku Bartka. Domek Bartka jest bardzo pusty. Skrzynia jest zablokowana, dobra. Dobra, mogę kraść na taf. I tam jest zejście. Ale jeszcze tam nie mogę iść. Muszę przejść się po tym wieżowcu. Głowa zambiaka. Wchodzimy. I tu w tym miejscu jest wybite okno. I tu jest mały segment parkoura, patrzcie. Mały, taki prosty, żeby nie był za trudny. Dla nikogo. Dobra, tam się nie da przejść. To jest oczywiste, więc idziemy tutaj, tutaj, tutaj. I tutaj mamy... też miejsce jakieś. I tutaj mamy dziurę w ścianie. Zbieramy klucz do skrzynki. I możemy stąd wyjść. Czułeś tak jak Spider-Man trochę. Dobra, i mamy klucz do skrzyni Bartka. Mamy szkarłatny przycisk. O, teraz otwieramy tu. Brzozowe deski. Aha. No i schodzimy. O kurde, bo tam pająk jest i mnie bije. Trochę lipa. Giń pająku. Pamiętam, jak te kopalnie robiłem, ale to fajnie było. Tu jest jeszcze jeden. Jakiś Enderman tu jest? Słyszałem teleport jakiś.
To co tu mamy w tych skrzyniach? Tarcze mamy, dobra, bierzemy tarczę. Ogólnie widzowie, to dałem na takie screeny do tego i coś tam pamiętam z tej mapy, jak ją budowałem i w ogóle. Stara kopalnia, andezyt. Dobra, tu w ogóle te jakieś tory, ten coś. W ogóle w każdym korytarzu chciałem zrobić coś innego, nie? Trochę są kwadratowe te korytarze, no bo ta mapa jest jednak jeszcze z 1.17, czyli dobre kilka lat temu, gdzie jeszcze aż tak dobrze nie budowałem jak teraz. Nie wkładałem w to aż tyle pracy, a bo na to skoczyłem. No ale, dobra, co to może niszczyć? Andezyt. Andezyt. Dobra, tu jest jakiś zaułek, no to jest ogólnie kopalnia pod tym blokiem. No w Polsce takie są, więc wiecie. Tutaj jest jakiś kawałek tego, jakieś właśnie tory. Dobra, a ten miecz? Dobra, ja go sobie odłożę, bo on mi tutaj nic nie da. Tu pamiętam coś było, ale tam pójdziemy później. No i tu miał być mini fragment bitwy, ale coś widzę, że te pająki się bugują. No chyba tu nic nie ma, jak widzę. Tutaj jest taki mała jaskinka, co mi się kojarzy z FNAF-em Ruin, gdzie tam był ten taki podwodny fragment. Dobra, tu co jest? O, przycisk. Ciekawe, czy opuścili to miejsce z powodu pająków. O kurde, pająk w wagoniku. Tu już taki bardziej zarośnięty trochę fragment. Bo też nie lubię przesadzać w tych mapkach i na przykład albo za dużo jakichś gruzowisk, albo za dużo wody bym dał, albo za dużo drewna, albo za dużo tego. Więc dałem w każdym miejscu coś z tego, nie? W jednym miejscu trochę tego, w drugim trochę tego. S. No by teraz szukać te beczki. Coś w piecykach. Jestem taki, że mogłem coś tam schować. Dobra, ale tu też nic nie ma. Tu jest też kolejny etap kopalni, ale tu nic nie mam. Kolejna woda. Gdzieś tu są jeszcze pająki. Stara kopalnia. Diament. A, bo to chyba była znajdźka. A, w ogóle zapomniałem jeszcze to zrobić. Na bajeczną sobie damy. O, trochę lepiej już to wygląda. Mogę to gdzieś kłaść w ogóle? Nie. Dobra, tą tarczę weźmiemy, bo mi nie jest potrzebna. I tu jest górnik. Tego skinka głowy sam robiłem, pamiętam. Normalny Steve? Tylko rozszerzyłem mu. Dobra, zepsułem. Zepsułem. Tu miało być tak, że najpierw miałem do niego przyjść. Zobaczyć co ma. W sensie kliknąć ten przycisk. A on powie: witam. O kurde, ty chłopie. Ile ty gadasz? Ja nie mogę, czekaj. Witam? Górnik. Witam, co cię tu sprowadza? Szukam drugiego wyjścia z kopalni, a pan co tu robi? Przecież kopalnia jest podobno opuszczona. Wiem, kiedyś było nas wielu. To były lata 1996-2009. Wtedy razem kopaliśmy różne złoża, a tu nagle po pewnym czasie miasto postawiło wieżowiec. Kazali nam wyjść. Aha, dobra, czyli postawili wieżowiec i nie chcieli, żeby się zapadło i pewnie dali jakieś podpórki i ten. Kazali im się wynosić i nie kopać dalej, żeby nie spowodować zapadnięcia się ziemi. Co dalej? Wszyscy górnicy opuścili kopalnię poza mną. Pewnej nocy zakradłem się do podziemi, żeby zabrać swój kilof. Niestety na moje nieszczęście klapa do wyjścia się zamknęła. Jestem tu więziony. O kurde, czyli wszystkich wyprosili, on się tu włamał i został. To już powinny być z niego kości, nie? Ok, a nie ma żadnego drugiego wyjścia? Jest, lecz zasypane. Mam kilof, żeby odkopać wyjście, ale zbyt się boję tego co jest po drugiej stronie. Oj, uwierz mi, jeszcze czego bać. Możesz mi go oddać, proszę? Oddam, ale musisz mi przynieść diament. Dobrze, a jeśli można spytać, nie chciałbyś może z tego labiryntu, nie chciałbyś może wyjść z tego labiryntu kamienia? Dam sobie jakąś radę, tak jak teraz. Jem stare resztki jedzenia oraz piję wodę skalną. Piję wodę skalną, o kurde. Z stalaktytów chyba. Dobra, to zaraz wrócę z diamentem. Też tak myślę. No i dobra, zadanie, znajdź diament. I miałem znaleźć diament. I teraz podszedłem do niego i na odległość dwóch bloków robi się zadanko. I teraz gdzie to jest? Tu. Nie, tu. Dzięki, w zamian za diament oddaję ci żelazny kilof. Dalej poradzisz sobie już sam. Powodzenia. No i to tyle. Tą główkę pamiętam sam robiłem. Sam tą główeczkę robiłem. Po prostu skin Steve'a i po prostu rozszerzyłem mu oczy. Troszeczkę pozmieniałem kolor skóry i dodałem taki kask. Player head, to pamiętam, że sam robiłem jakiegoś skinka. Nawet dalej mam tego skina, kurde, dalej mam tego skina na koncie. No i co tu? Co tu mamy dalej? Andezyt. Możesz zniszczyć andezyt. Tu jest jakiś easter egg na 100%, bo ten kill off był gdzieś tu.
Ty, ja bym go bardzo chciał znaleźć. Wiecie co? Poszukam. Przeżę każdą ścianę. Każdą ścianę przejrzę, żeby tylko znaleźć ten andezyt. Tak, bo to jest... No, nie bez powodu dostałem ten kill-off. Jak teraz nie znajdę, to na końcu odcinka jeszcze poszukam tego miejsca. To chyba była jakaś zakopana skrzynia może? Tu jest andezyt. Dobra, tu coś jest, ale jeszcze się rozejrzymy, czy ma drugiego. Myślałem, czy by nie zrobić też takie zadanie, żeby pokopać rudy. I za wykopanie kilku rud on dostanie to. Ale chyba tak w końcu nie zrobiłem. O! Ha, dobra, tu jest easter egg. Zostaw Diaksa, easter egg. No mocne. Jak mi się ta mapa podoba, jest. Dobra, kopiemy bruk. I zaraz zobaczycie, co się będzie odwalało. Mamy tutaj 4 lokalizacje chyba w tej grze. O, tu jest dalej ten. Tu jest dalej takie przejście. Zapomniałem, myślałem, że tu już będzie wyjście. Tak szczerze. Okej, stara kopalnia. I tu będzie wyjście. Co? Tu coś takiego jest? Ale gorąco. O nie. Oh my god, ale zepsułem. Ale zepsułem, patrzcie. Oh my god, patrzcie. Bo to było coś takiego. Co coś było takiego, że tam był na górze ustawiony ten żwir. I po przejściu przez te półpytki miałem zrobić tak i to miało się zapaść i zamurować mi drogę. Niestety, no nie wyszło. Ale dobra, kif to. Ale gorąco. Przeskocz parkour. Dobra, od razu spawn point tu się ustawia, z tego co pamiętam. Dobra, oczywiście mamy ametyst. Dobra, ten parkour jest banalny i wychodzimy. I tu jest już arena. Tu jest już arena. Są zombie. I co jakiś czas, jak widzicie, spawnery się otwierają. I miałem chyba wszystkie zombie zabić, z tego co pamiętam. I jest noc teraz, dobra, czekaj. Kurde. Wywalaj mi tu. Dobra. I po tym, jak ten tekst się pojawia, bo tu ogólnie jest tak. Patrzcie. Zombie 2-0. Witaj, Janku. Co to za miejsce? To moja arena. Noż kurde. Dobra, czekaj. Dobra, bo nie przeczytam tego. Witaj, Janku. Co to za miejsce? To moja arena. A ty kto? Nie pamiętasz mnie ze szkoły? Dokuczałeś mi przez całą podstawówkę, teraz masz efekt. No, mam grupę przewalone. Fakt. A, i jeszcze jedno. Co? Zmierzysz się z zombiakami. A ty tam zostaniesz? Oczywiście, że nie. Ja spadam. Naura. Stefan, bracie, uratuj mnie, proszę. Janek, już się robi. Zniszcz spawnery i zrób miecz. O, dobra. Czyli fabuła jest taka. Janek, zombie 2.0. Kurde, zombie 2.0. Bo jak widzicie, zombie tutaj normalnie żyją, współpracują z ludźmi. Jak mam te kilo w ogóle znaleźć? Ale tu jest gorąco, głośno, czekaj. Wrogie stworzenia, dam na minimum, tak 5. Gdzie? Tu gdzieś jakieś materiały były. Aha, trzeba zniszczyć te. Dostałem kill-off diamentowy, który może niszczyć spawnery. I to jest taki boss fight ostateczny. To jest ogólnie arena. Po wyjściu z tej kopalni jest arena, na której gdzieś tu był zombie 2.0. I zombie 2.0 ma tutaj swoich kapłanów, załóżmy. Nie, on jest jakimś kapłanem, on jest jakimś szefem, on ma tutaj swoich wierzących. I otworzył, tam widzieliście, były bloki. I te bloki otworzyły się, zniknęły w sensie. Kurde, zombie. Te bloki zniknęły i on... Czy mogę tu iść? On mnie nie za... I te bloki spawnerów się otworzyły tutaj, przed nimi blok był. I te spawnery teraz działają i trzeba je wszystkie zniszczyć. I teraz muszę zrobić... Zrób miecz, dobra. Janek tu jest uwięziony, jak widzicie. To jest mój brat. Co ma za głowę w ogóle? On ma głowę Herobrine'a kota. Mamy miecz! Dobra. Tajemnicza osoba. I wszystko skończyło się dobrze. Bardzo dobrze. Uratowałeś brata, pokonałeś porywacza i zdobyłeś nowe znajomości. Jednak to nie koniec, a zaledwie początek. Kurde. Tak mi podoba ta mapa. Ona jest... Trochę takie, czasami się nie klei, coś ten, ale bardzo mi się podoba ta mapa. Jest zarąbista. I tu był chyba jakiś easter egg z tego. Jednak nie.
Dobra. Co tu mamy? Ocen mapy od 1 do 10. Zostaw jak na micromapy.pl. To była moja pierwsza mapa, więc mam nadzieję, że ją doceniasz. Docenisz. Koniec. No i widzowie, w tym momencie przenosimy się na gamę mode creative. A, to było to, dobra. Dobra, wszystko sobie damy na górę. Diamentowy miecz. Fajnie też to, że po skraftowaniu tego miecza od razu gra się kończy i że teoretycznie pokonałem te wszystkie zombaki na arenie i odbiłem brata i gra się skończyła. Ale to jeszcze nie koniec. Kurde, mam ochotę zrobić kolejną część. Ajaj. Dobra. Weźmiemy sobie Spectator. Tak. O, tutaj noc jest, więc zombiaki chodzą. Ale dobra, weźmy sobie time set noon. I tak, to jest cała ta mapa. Weźmiemy sobie większe czanki i wezmę sobie na tą bajeczną, jak będzie. To jest ten spawn. To jest ten spawn. Tutaj macie wszystkie komendy. Czemu nie mogę ich? No bo tu muszę creative chyba. Tu macie creative. Tu macie wszystkie te komendy, których używałem. Tutaj macie pierwszą lokalizację. Tutaj macie drugą, nie wiem po co. Po co takie coś robiłem. Aha, że z tamtego domku widać jakby las, patrzcie. Że z tamtego miejsca. Właśnie, weźmy też sobie barier bloka. I z tego miejsca widać faktycznie jakiś las, nie? Jak widzicie, barier bloków tutaj jest dużo. Wszystkich tych miejsc, gdzie można było gdzieś przeskoczyć, to jest zablokowane. Tak samo tutaj jest dużo barier bloków, chociaż nie aż tak jak tam. Bo też było kilka miejsc, no wiecie. Tutaj jest to, tutaj jest kopalnia. O, tutaj macie cały ciąg tego. Tutaj jest arena. O, tutaj jest do miniaturki, to zaraz zobaczycie. Zaraz zobaczycie do miniaturki. Kurde, krótka mapa, widzicie, tak zrobiona ten, ale lubię ją. Fajna jest, naprawdę. Tak, to miasto. No, teraz potrafię budować większe miasta. Ale mimo wszystko ma to jakiś klimacik, takie małe, małe głupie miasteczko. Te lampiony, ten pomysł z wieżowcem mi się mega podobał. Gdzie wchodzimy i fabuła ogólnie tego, że zbudowałeś ten. Tutaj jest wybite okno i musimy przeskakiwać przez lampiony. I jest element parkoura. I od razu możemy wejść przez dziurę w ścianie. No, mega mi się to podoba. Może to głupie, ale śmieszne. Tutaj z tymi ludźmi chciałem mieć jakieś takie dialogi. No siema, siema, no. Nie jest to ważny dialog, po prostu tyle, żeby było, nie? Tutaj znowu. Co tu jest takie długie? Czekaj, weźmy to, odpalmy. O! I co tu jest? Okej, czyli wszystkie zasady po kolei, jak widzicie. Tutaj wszystkie jest. Mogę równie dobrze zrobić z tego yellow, mogę zrobić... I wtedy zrobić tak. A, coś tu zepsułem, czekaj. Kolor, dobra, jakiś inny. Red. Tak to działa? O, widzicie, teraz jest na przykład na czerwono. To było chyba miejsce spawnu oryginalnego. Macie te wszystkie comment bloki. Tak, 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 sprawdzałem jak działają. Dobra, to wam już pokazałem. Czyli jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem miejsc. Z czego jest tylko sześć do użytku. Tutaj, kopalnia, 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 kopalnia. Spectator sobie weźmiemy. No kopalnia, jak widzicie, nie jest duża. Dobra, tutaj jak widzicie, no nic tu ciekawego. Tutaj pamiętam jakiegoś screena chyba zrobiłem do gry. Żeby tutaj dużo pajęczy, tutaj dużo tych krzaków jakiś. Tutaj dwa zbiory drewna. I tutaj, no ten górnik. Ten górnik, tutaj to przejście. Tutaj dużo było na przykład stalaktytów. I tutaj ten mini parkour, który w sumie nie wiem co tu... A, bo to jest przejście do tajnej bazy chyba tego chłopa. No tak. I tutaj po tym jest bardzo długi dialog. Po czym... i tutaj może jeszcze wam pokażę. Tutaj wybudowałem jakieś takie... Te na miniaturkę. Nie, na miniaturkę całej mapy. Czyli porywacz. Czyli... no tytuł tej mapy, nie? Jest jakiś las. Tak to jakoś wyglądało. Jest ten główny zombiak, który jest netherlandowym mieczem. I on jest ze swoją armią. Armią zombiaków. I oni są, tak majestatycznie stoją na wzgórzu. O, jeszcze trzeba było zrobić, żeby był zachód słońca. I tak pięknie, czekaj, mogę to zrobić. Time set. Tyle na przykład. O, no akurat musiałoby to być w tamtą stronę, ale wiecie o co mi chodzi, nie? Dobra, dajmy sobie na jaskrawą. No i tak, co tu jeszcze? Tu. Nie wiem co tu jest. Nie wiem co tu jest za jakaś budowla. Creative. Tutaj. Arena. Dobra, dobra. Tutaj mam czas na przeczytanie dialogu.
i po pewnym czasie mnie teleportuje tutaj. No to to wiem akurat. Dobra, wyjdźmy stąd. Musimy ten miecz wyrzucić, bo przez niego będzie się wszystko bagowało. W ogóle cały ekwipunek sobie wyczyśćmy. Tutaj. Co tu jest za ten? O, tutaj widzicie, z testowania był odprowadzajnik, że tak powiem. O, dobra, czyli tu po kliknięciu przycisku najpierw się bo to wszystko czasowo, nie? Najpierw się odpala, też repeatery dawałem, żeby to spowalniało. Na przykład, no akurat tu nie wykorzystałem, ale tam widzę, że tak, tutaj specjalnie kilka razy testowałem i robiłem, żeby jak najdłużej to trwało. Natomiast tutaj, najpierw robi się noc, żeby było klimatycznie. Potem mnie tepa, a potem są te wszystkie dialogi przeskakiwane od razu, żeby nie tracić czasu. I tutaj Minecraft set, taki. Właśnie to zrobiłem. To jest te bloki, które tu były. O, załóżmy, tutaj będą te trzy bloki. O, tego tafu. I po moim kliknięciu tych rzeczy. Dobra, to rozwalimy. I dawaj mi redstone. I poczekaj, żeby to dobrze zadziałało. Zrobimy tak. I to powinno zniknąć. Widzicie? Wszystkie trzy zniknęły. Tak działa właśnie ta komenda. Zróbmy jeszcze raz. Klikam i ten blok, który tu jest, zamienia się w powietrze. To jest ciekawa sprawa, bo moim bratem jest Herobrine. A nie, on nie jest Herobrine tutaj? Co? No jest plecami, więc no wiecie, ale... Aha. Już wiem. Bo na całej mapie był taki problem, że te wszystkie... Armor standy musiały być w tą stronę, czyli w tą stronę świata. I dlatego w ogóle w mieście pusto było to tam olać. Ale dlatego tutaj on był też pod ścianą i też on był plecami. Mógł być tu, ale był plecami. I to wszystko było tak, bo nie umiałem tego ustawić, żeby byli inną stronę. Dobra, a jeszcze co tu mamy? Co tu mamy? Co to jest? Spam point. Aha, czyli ustawienie spam pointu po tak długim czasie tutaj było. A tutaj jeszcze co jest? Aha, tutaj jest po zdobyciu kilofu, po zdobyciu miecza diamentowego wysyła się sygnał do tego, do wiadomości. Czyści nam diamentowy miecz jeden i teleportuje nas tu. Potem daje nam wiadomość, czyści nam ten miecz, czyli usuwa, i potem nas teleportuje tam. Patrzcie, jak to działa. Weźmy sobie diamentowy miecz do ekwipunku. Tutaj jesteśmy. I po jakimś czasie, gdy te repeatery, widzicie, tam już przechodzą, to my się teleportujemy tutaj. I to są wszystkie rzeczy. Zawsze chciałem to nagrać. To są wszystkie rzeczy z tej mapy. Jeszcze tutaj na końcu. No nie wiem, czy zrobię część drugą. Chyba nie. Może kiedyś. Może zrobię nową mapę totalnie, niezwiązaną z tym, nie? Tutaj też było fajnie. Ten mechanizm mi się podobał. Tutaj render distance, render 3, czyli na 3 bloki. Usuwa nam, znaczy daje nam kill off, czyści nam ten diamentowy, diament, i daje nam wiadomość. Czyli te wszystkie trzy takie ten. I to są wszystkie komendy, które takie podstawowe znam, nie? Tutaj może wam jeszcze dam screeny mojej mapki, albo na początku odcinka, i tego skina, którego tam miałem. No i to tyle. Ja mam nadzieję, że film wam się spodobał. Nie wiem, czy tę mapę skasuję, czy zostawię. Chciałbym na pewno gdzieś te komendy zapisać, żeby były na kiedyś. World set spawn. Set world spawn. Czyli to jest właśnie do ustawienia świata w tym miejscu. O, właśnie, patrzcie. Tutaj spawn point. I od razu pod nim był. Ale tu jest to. Tu jest uruchomione zawsze, czyli za każdym razem się to dzieje. Chyba że ja to zepsułem i to tu powinien być zegar. Powinien być zegar taki. Wiem, że ten odcinek jest strasznie długi, no ale... O! I tak to powinno chyba działać, tak to powinno być zrobione. Że żeby się zrespić na początku... jak się zrespisz nawet tutaj na początku świata, to od razu się pojawisz tam. I nie będziesz nic widział, nie? Na przykład czarną ścianę dać. A wiem, że ten odcinek jest strasznie długi, ale chciałem wam się w końcu pochwalić tą mapą, o której tak długo gadałem z wami. W wielu odcinkach o tym mówiłem, o tej mapie. I... Jest rekiczowata, ale za to ją właśnie lubię. No i co, no mam nadzieję, że fajnie spodobał. Do zobaczenia. No i siemano, no. Elo. Ach, a tu coś jeszcze jest. Aha, tu to jest ten mechanizm, który zasypuje nam bloki. Patrz, jak go zrobiłem.
A, mistrz Redstone'a, mistrz Redstone'a. Dobra, siemano, widzowie, elo.